Siemanko, jestem Lucek, a to jest GTA Online. Ej, laska, spadaj stąd! Zapraszam cię na kolejny tuning samochodu i dzisiaj będzie to Pegasi. O. Najpierw, dobra, ja zobaczę jak on się nazywał tutaj na necie. Nazwa, nie potrafię jej nigdy zapamiętać. Pegasi Osiris, który jest tutaj. Kosztuje o 250 tysięcy dolarów mniej od Progena T20, uważanego za najlepszy samochód w grze, który kosztuje 2 200 tysięcy dolarów. I bardzo fajną rzeczą w tym samochodzie jest fakt, że otwierają się ciekawie drzwi. A już pokazuję jak. Opcje sterowania pojazdem. Boże, tam się strzelają. Mam nadzieję, że tutaj cholera nie podjadą do mnie za moment. Więc, no cóż, tak to wygląda teraz. Trochę tu ciemno, więc musiałem sobie włączyć latareczkę. O, tutaj ktoś mnie podgląda. Silnik. Bardzo ogólnie fajnie wykonany samochód sportowy. Super się otwierają tutaj drzwi. Jest to jedyny chyba samochód, w którym właśnie tak się otwierają drzwi. Jest to imitacja oczywiście Pagani Huayra w tej grze. Ze względu na tył głównie, tak? Nie zwróciłem uwagi, czy tu się otwierają jakoś, czy ruszają te spoilery, bo w Pagani Huayrze no, jest troszeczkę zmienna aerodynamika pojazdu, a tutaj zobaczcie, że naprawdę fajnie ten silnik jest wykonany. Także zamykamy sobie auto, drzwi konkretnie. O, i tak wygląda właśnie złożony już. Do kupy, że tak powiem. Tak, jeśli chodzi o takie podstawowe różnice z tyłu samochodu, troszeczkę różnią się te światła, no i wydechy w Pagani Huayrze są ustawione tutaj, a nie tu na dole. Ale ogólnie jak się tak patrzy na kształt samochodu, zdecydowanie jest to Pagani i to chyba nikomu no, nie ulega wątpliwości. Nie wiem jak właśnie w Pagani Huayrze się otwierają drzwi, ale tu się otwierają tak do góry i mnie się to podoba, bo się te drzwi otwierają inaczej niż u większości samochodów. I jest to fajna sprawa. Auto jest drogie, jest bardzo drogie. Nie jestem pewny jakie ma modyfikacje, chyba niewiele, no bo jest to taki samochód, hiper samochód, więc raczej modyfikacji tutaj dużo nie będzie. No ale na pewno przetestujemy sobie autko i opowiem moimi własnymi słowami jak się spisuje. No i na razie jeździ się nim fajnie, te kilka metrów to sobie przejechałem, ale zdecydowanie muszę stwierdzić, że Progen jest lepszy jeśli chodzi o prowadzenie, przynajmniej przed tuningiem teraz, bo w Progenie, jak tak jechałem sobie z dużą prędkością i raptownie skręcałem na boki, jak teraz w tym Osirisie, no to w ogóle dupy nie zarzucało, a w Osirisie tą przyczepność jednak troszeczkę tracę. A mimo, że silnik jest ustawiony chyba centralnie, tak? To jest to samochód ustawiony centralnie silnikiem. Jeśli tak, to naprawdę powinien być zajebiście wyważony i takiej sytuacji tu nie powinno być. Ale właśnie zapomniałem, nie wiem czy w Progenie T20... jak się otwierały drzwi? Zapomniałem. Chyba na bok, normalnie tak klasycznie, jak u wszystkich samochodów. Jeśli wytrwasz do końca tego odcinka, to obiecuję, że pokażę, jak się tam otwierają drzwi, bo na to chyba nie zwróciłem uwagę. Sprawdźmy sobie jeszcze wnętrze tego auta. Pomarańczowe zegary. Wnętrze... Tak, skądś znamy to wnętrze, prawda? To wnętrze jest bardzo podobne do wnętrza Toyoty Supry, moim zdaniem. Tak wyglądają zegary, jak się schylimy. No, jestem ciekawy, czy będzie można tutaj zamontować siedzenie kubełkowe, czyli od razu kratę usztywniającą w środek samochodu. Ten dach wygląda jakby nie był lakierowany, w sensie on jest chyba z włókna węglowego. I jeszcze tylko zerknę do środka. Okej, okay, chciałem się tylko rozejrzeć, ale wydaje mi się, że właśnie Pagani Huayra, ale to nie jestem na 100% pewny, ma troszeczkę węższy dach, ale tu nie mam pewności co do tego. Auto, jak teraz sobie kawałek tutaj pojeździłem, no jest dosyć szybkie, dosyć dobrze przyspiesza, no ale jest to samochód, który kosztuje prawie 2 miliony dolarów w grze, więc na pewno nie będzie to wolne auto. Dobrze, stuningujmy sobie Osirisa. Pod
O kurde, jest tego trochę. Zaraz sobie popatrzymy. Pod ostatnim filmem pisały mi osoby, że w ogóle nie ma sensu instalować tutaj turbo, jeśli mamy już przyspieszenie wymaksowane. Ponoć nie ma to żadnego znaczenia i tak myślę, że zrobimy właśnie w tym samochodzie. Oj. Podobają mi się kształty tego samochodu. Nie wiem, czy chciałbym, aby miał takie jakieś hardkorowe wloty powietrza. Więc najpierw zmienię sobie kolorek. Wezmę sobie klasyczny i jakiś inny odcień, bo chcę widzieć dokładnie, jak te zmiany będą wyglądały. A biały kolor mi troszeczkę to uniemożliwia. Weźmy sobie taki ultra błękit. Nie mówię, że taki kolor zostawię, ale no chodzi o to, żeby było wszystko ładnie widoczne. No i dobrze, przednie zderzaki. Ojej. Ten samochód jest chyba skazany na właśnie taki groźny wygląd. A jestem ciekawy, czy mamy tutaj zestawy obniżające, skrzynia biegów, szyby. Jeszcze raz przejrzę, bo nie wierzę. Można zainstalować progi, spoiler, skrzynię biegów, koła, ale nie ma tutaj zestawu obniżającego. Zobaczmy tylne błotniki. No i tutaj mamy tylko dyfuzor. Zresztą bardzo mi on przypomina dyfuzory, które są w najnowszym Need for Speedzie, Need for Speed 2015. I no mnie się ten dyfuzor nie podoba. Nie wiem jak tobie, ale zdecydowanie wolałbym coś innego niż to. Na przykład troszeczkę może inny zderzak. Chciałbym, aby te rury wydechowe były troszeczkę wyżej, tak jak w Pagani Huayra. No ale może to było zbyt duże podobieństwo do właśnie Pagani. No dobrze, pomalujmy sobie, weźmy sobie taki zderzak z kolorem dodatkowym, tak abyśmy mogli zrobić sobie w takiej tutaj równej kresce. O, może tutaj z boku jest ten drugi kolor, myk, myk. Ale zobaczymy, jak to zrobię. Jeszcze w każdym razie będę miał jakąś opcję tam do pomalowania później. Wydech. Co ja mam? Ostatni? Wziąłem je, ostatni wydech. To jest standardowy. No dobra, ten ostatni mi się podoba w sumie. Tutaj mamy... No właśnie. Jeszcze się zastanowię nad tym. Klaksony. Kurde, te klaksony są tak drogie. Dobrze, niech będzie sobie ten. Światełka, reflektory ksenonowe. No niech będą. Niewiele się zmienia, ale okej. Okay. Ostatnio zostałem zhejtowany za to, że nie używam neonów w samochodach. No, moim zdaniem nie do każdego auta to pasuje. Tutaj bym boki i tył można zainstalować. A, dajmy sobie. Jeszcze takiej kombinacji nie robiłem. Dajmy sobie jakiś... O. O, złoty deszcz, jaka nazwa, spoko, tablicę dajmy sobie czarną, shit, ktoś, tego jeszcze nie było, ktoś mi zabił kolesia od tuningowania, zdaje się, że jeszcze dalej będę musiał sobie wyjeżdżać moim samochodem, aby na spokojnie tuningować. Okej, koleżka chce się ze mną jeszcze tutaj przywitać chyba. Ja tutaj na niego zaczekam bardzo chętnie. Ukryję się w tym miejscu może. Chyba próbuję mnie ściągnąć ze snajperki. A taka mała skocznia od tuningu. Ja bardzo chętnie go tu przywitam. Tak kombinujesz, he? Tyle na ten temat. Okej, mam nadzieję, że teraz żadna frajerzyna mnie tutaj nie dostanie i będę mógł sobie spokojnie dokończyć tuningowanie Osirisa. Oj, no i to jest warsztat tuningowy, który naprawdę bardzo rzadko odwiedzam i fajnie, że można sobie tutaj przyjechać od czasu do czasu i potuningować. No dobrze, dokończmy ten tuning Osirisa. Zostały nam z takich ciekawszych rzeczy to chyba jeszcze tylko progi. Teraz mieliśmy światła, tablice, lakierowanie, jeszcze nie będziemy się tym bawić. Progi. No i progi wyglądają bardzo fajnie. A konkretnie próg. Co? No było napisane, że to jest niedostępne. The fuck? Spoilery. Ach. W sumie. Ten jest całkiem w porządku. Spoiler.
Ten jest zbyt prosty. A ten jest taki fajny, sportowy. Podoba mi się, niech sobie będzie. Skrzynia biegów. No i tu się nic nie zmienia, ale dajmy sobie turbo. No i właśnie, tu sprawa kontrowersyjna. Jeśli nie zmieniają nam się statystyki, to ponoć turbo nic zupełnie nie daje. Tylko zmienia troszeczkę dźwięk. Felgi są boskie w ogóle w tym Osilisie. Szkoda, że nie możemy zmieniać sobie koloru felg tych standardowych. Ale one są naprawdę piękne i chciałbym sobie je zostawić. Szyby. No dajmy sobie lekko przydymione. No i właściwie to tyle. Mamy sobie dokończony tunik Osilisa, ma maksymalne staty. Chciałbym kiedyś właśnie zbadać te samochody i sprawdzić, czy rzeczywiście jest tak, że jeśli... rzeczywiście jest tak, że jeśli nie dodamy jakichś tam części, to samochód będzie się tak samo prowadził, czy tam tak samo przyspieszał, jak z tymi częściami. No, nie wiem, no właśnie tak się zastanawiam, czy tak rzeczywiście jest. Nie zmieniłem sobie kolorku. A tak się zastanawiam, jaki by tutaj kolorek dać. Możemy zawsze sobie za chwilę wrócić i coś tutaj zmienić. No on mam pomarańczowy. Właściwie jest to złoty deszcz. Inaczej szczochy. Ale czy dać sobie jakiś taki złoty? Już jeden samochód złoty mam. I to był właśnie tuning tego takiego Mercedesa fajnego. Troszeczkę mi nie pasuje ten neon z boku. To mi się nie podoba. Weźmy sobie światła, neony, styl i tylko tył. Z tyłu nie ma dyfuzora ani nic. Myślę, że będzie ten kolor fajnie wyglądał. I najpierw zmienimy sobie kolor całego samochodu, a później wybierzemy sobie pod ten kolor jakiś neon. Dlatego weźmy sobie lakierowanie, kolor podstawowy. Chromowany mógłbym dać, gdybym był fajny, ale nie jestem fajny, więc nie mogę dać. No właśnie. Takiego koloru jeszcze nie mam i wydaje mi się, że ten kosmiczny błękit pasuje do tego Osilisa. Klasyczny. Poszukajmy takiego. Fajnie to. Wow. Kurde, ale czerwień wygląda git. A jakbym właśnie dał taką czerwień i jeszcze do podstawowy kolor dał jakiś czarny. Wow, ale żółty wygląda jaskrawy, bardzo. Ale dobra, dajmy sobie jakiś czarny. Ojej. Fajnie wygląda taki czerwony cały. Ale chcę zobaczyć, jak czarny będzie wyglądał. No nie, ale czerwony cały wygląda bosko. Kurde, jeszcze... No zajebiście moim zdaniem. Podoba mi się. Niech będzie. No dobrze. I teraz został tylko neon. I... To były tak, światła. Kolor. I teraz możemy sobie wybrać jakiś kolorek. A co jakby tak wybrać właśnie czerwony? Wszystko w czerwieni, ale... No kurde, mi się wydaje, że wygląda bardzo fajnie ten Osilis. W takiej czerwieni, całkowitej. No dobra, wyłączmy sobie radyjko. Jest wyłączone i posłuchajmy, jak ten samochód brzmi. Mimo, że nie mam tutaj zainstalowanej turbo sprężarki, to i tak słychać, że to turbo jest. Ja nie mam jakiejś wielkiej potrzeby instalowania tutaj turbo. Te samochody super sportowe, czy super samochody, czy hiper samochody są naprawdę bardzo szybkie i w większości przypadków wystarcza, żeby nimi tam wygrywać na wyścigach. Bo w wyścigach wygrywają samochody, które w większości przypadków... I no tak, to będzie świetny samochód do stantów. W większości przypadków wygrywają takie, które najlepiej się prowadzą. Osilis jest fajny. Sprawdźmy może, jak spisuje się na jakichś takich wyboistych miejscach, może na szosie. Taki jestem ciekawy, jak sobie by poradził. Włączmy sobie może radyjko, już sobie posłuchaliśmy. Pasacina tutaj jest. Pamiętam, że wydałem bardzo dużo, o, tutaj nie podjadę. Chyba, że tyłem. Pamiętam, że na tą pasacinę wydałem dużo kasy na tuning. No dobrze, i tutaj mamy tą obwodnicę czy autostradę.
I zobaczymy, jak mi się nie będzie jeździło. A nie, ja źle pojechałem, cholera. No dobra, tutaj też można pojeździć. Wow, autobus. No tak, ale muszę powiedzieć, że Osiris gorzej się prowadzi od Progena T20. Progen jest jednak mistrzowski pod tym względem. Kurde, ja same stunty tym samochodem robię. Shit. Trochę go uszkodzę. Będzie to taki pierwszy odcinek z tuningu, gdzie tak mocno no, niszczę samochód. Ojej, ale i tak pancerz jest zainstalowany maksymalny, więc nie powinno być tutaj zbytnio problemu, że samochód nam zaraz wybuchnie czy coś w tym rodzaju. Muszę i tak powiedzieć, że jeśli chodzi o ogólne prowadzenie, to Osiris jest spoko. Troszeczkę go tam zarzuci, ale nie w taki niekontrolowany sposób. Zdecydowanie można to opanować. Mówię, nie jest to poziom Progena, ale naprawdę nie jest źle. 120 mil na godzinę według tego, jak to mówicie, zbugowanego licznika prędkości, który nijak się ma ponoć do rzeczywistej prędkości samochodu. Nie jestem pewny, czy tak jest. Nie badałem tego. Ani nie mam też jakichś potwierdzonych informacji na ten temat. Moim zdaniem częściowo można na tym polegać, częściowo nie. No bo jakiś to jednak... No niektóre samochody nie osiągają w ogóle tej prędkości 140 mil na godzinę. A niektóre robią to z łatwością. Może to jakaś, nie wiem, wina jest zawieszenia. No nie mam pojęcia, tak, od czego to zależy. Na pewno już wiemy, że na wybojach samochody osiągają wyższe prędkości. Tak jest w GTA. No, ten licznik jest zdecydowanie dodatkiem, raczej takim smaczkiem w tej grze, niż czymś, na czym powinniśmy się opierać i wierzyć temu w 100%. Szkoda natomiast, że jest dzień. Wydaje mi się, że ten samochód lepiej by wyglądał w nocy, no ale musisz zwrócić uwagę, że auto jest naprawdę bardzo, bardzo niskie. Tak? I nie dziwię się, dlaczego nie można było tutaj zainstalować sobie zestawu obniżającego. W dodatku same koła są bardzo szerokie. No i auto powinno być naprawdę mega, mega przyczepne. Troszeczkę mnie boli, ja tego nie lubię ogólnie, jeśli samochody są zniszczone w grach, w które gram. No i wolałbym zdecydowanie ten przedni zderzak bez owiewek. Także zastanowię się nad w ogóle usunięciem tego przedniego zderzaka i zainstalowaniem z powrotem standardowego. No i co? Mamy sobie Osirisa, tak wygląda jego tuning. Przede wszystkim bardzo fajne otwierane drzwi do góry, które również możemy sobie otworzyć podczas chyba jazdy. Podczas jazdy nie, ale można zrobić to zatrzymując się. I, o, i to jest też fajna opcja. Moment. Jak przyspieszam, to drzwi się zamykają, a jak... Nie, jak zwalniam, to się jednak nie otwierają, dobra. Bo mi się wydawało, że się otwierają. Ale możemy sobie bardzo fajne też chłodzenie w tym samochodzie zainstalować. I sprawić, że z takiego Osirisa stała się fajna wyścigówka torowa. No i mamy zdecydowanie lepsze chłodzenie samochodu, więc jest to też bardzo dobry tuning, myślę. Taki dość nieoczekiwany, ale jednak fajny. Nie, no oczywiście, nie, to nie było zamierzone. Znaczy chciałem, żeby coś tam odpadło, ale myślałem, że te drzwi będą otwarte dłużej. Natomiast fajna opcja jest taka, że auto możemy sobie otworzyć, nawet tą maskę z tyłu, tak? To jest świetne, że możemy zobaczyć sobie w ten sposób silnik. No i fajne jest też to, że jak zajeżdżamy sobie do garażu, to auto się w 100% samo naprawia. O! No i te otwierane drzwi do góry, to jest magia. Obiecałem jeszcze, że sobie pojeździmy, a właściwie, że sprawdzimy sobie samochód Progen T20, a konkretnie jak się tam otwierają drzwi, jak dokładnie auto wygląda w środku. Wydaje mi się, że pominąłem to jakoś w tym odcinku, w którym tuningowałem Progena, więc zajedźmy sobie szybko i sprawdźmy to. No i okej, okay. I mamy sobie Progena, sprawdźmy jak tutaj się otwierają drzwi. Myk. Tak się otwierają. Wow. Naprawdę się otwierają też spoko. Zobaczmy, jak to sobie wygląda z bliska. Weźmy sobie pistolet z latarką.
Naprawdę konkretnie. No, maska z tyłu, tak sobie. No, nie wiem, jak mechanik miałby się dostać tutaj. No, trzeba prawdopodobnie całą karoserię z tyłu rozebrać, ale wygląda to na jednolity fragment karoserii, więc całe to musi się pewnie ściągać jakoś tam. No, ale to jest gra i oczywiście tego mechanik nie robi. Ale, wow. Auto naprawdę fajnie. Fajnie się tutaj otwierają drzwi. Ja wiem, w jakiś tam samochodzie się tak otwierało tak na boki. Super to wygląda. No i w Ozilisie też, jak najbardziej. Fajne jest to, że możemy sobie na przykład to dla szpanu jechać powoli samochodem. Przy kimś, nie? I wow, zobaczcie, jakie mam auto. Dopóki ktoś nas nie wysadzi z RPGa. Włączyć fajną muzę, basik. Ale wiesz co? Przydałoby się w GTA taki tuning. Oczywiście są te lowridery, ale chodzi mi o taki tuning, żeby właśnie można było wsadzić sobie takie wielkie głośniki do samochodu i żeby ta muzyka rzeczywiście grała i żeby wszyscy gracze dookoła to słyszeli. No nie? A nie tylko ci, co wsiądą sobie do samochodu. Oczywiście, no, tak jak mówię, są te lowridery, no ale znowu w lowriderach jest tak, że te głośniki jakby nie funkcjonują. Okej, okay. Rozgadałem się troszeczkę. Mam nadzieję, że nie masz mi za złe, że pokazałem to i tamto, że jeszcze tam trochę powalczyłem na tym odcinku z tuningu Ozilisa. No, Ozilis czerwony wygląda moim zdaniem pięknie. A co ty myślisz o tym tuningu i czy podobał ci się Ozilis w moim wykonaniu? Jeśli tak, to zostaw lajka, jeśli nie, to też zostaw lajka. Do zobaczenia do następnego odcinka. Trzymaj się, na razie. Pa, pa. To mnie strasznie jara od młodych lat, jakby jest to czymś, jest to coś, co lubię robić. No i właśnie byłem sobie w takiej galerii, no i kurde, zrobiło to na mnie niesamowite wrażenie. Fajna sprawa i w ogóle fajny pomysł, bardzo odważny zresztą, no bo takie galerie, zakładanie tych galerii to jest sposób na biznes, ale